Redakcję Arn.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Arn.eu. Cezar, Faraon, Zeus, Cesarz. Czterech tytanów gier strategicznych, przy których utopiłem przez dekady setki, jeśli nie tysiące godzin. Cóż mogłem więc zrobić, gdy w sprzedaży pojawił się ich duchowy następca, Nabuchodonozor, jeśli nie rzucić wszystkiego w diabły i ograć ją jak najszybciej? Pytanie brzmi, czy jest ona grą lepszą niż jej niefortunny tytuł? Bo serio, gratki dla każdego, kto jest w stanie napisać go bez błędu z pamięci. Takich gier się już dziś nie robi. Wersja gogowa gry zajmuje na moim dysku jedynie 630 MB, czyli bez problemu zmieściłaby się w latach 90. na krążku CD. W miejscu grafiki 3D oferuje klasyczny rzut izometryczny z prerenderowanymi sprite'ami, bezpośrednio nawiązując do wspomnianej wyżej klasyki. Jest przy tym grą oczywiście współczesną, gotową na rozdzielczości 4K i wspierającą mody i nowe mapy pobierane na przykład ze Steamowego Workshopu. Tym razem zadaniem grającego jest doświadczenie powstania starożytnej krainy Mezopotamii. Kolejne misje skupiają się na budowaniu i rozwijaniu osad poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców i tworzeniu infrastruktury do utrzymania samowystarczalnej gospodarki, a także szlaków handlowych. Formuła będzie dobrze znana fanom tego zapomnianego dziś trochę gatunku. Budujemy domki, by wprowadzili się do nich pierwsi osadnicy i łączymy je z głównym szlakiem ścieżkami. Stawiamy farmy, w których będą pracować, by generować dla siebie jedzenie, kopalnie surowców i wszelkiego rodzaju fabryki, by poprawiać stan ich bytu poprzez produkcję towarów, a potem rozprowadzać je przez magazyny i targowiska z powrotem do rozpieszczanej gawiedzi. I tak kręci się ten interes. Im lepiej zaspokajamy potrzeby osadników, tym bardziej rozwijają się ich domy, mogące pomieścić nowe rodziny, co znów generuje większe i bardziej różnorodne zapotrzebowanie. Wyzwaniem kolejnych poziomów kampanii jest trudna sztuka balansowania masywniejszych i złożonych ekonomicznie metropolii na mniej przychylnych, ciasnych i nieurodzajnych obszarach. Nabuchodonozor ewoluuje klasyczną formułę na kilka fajnych sposobów. Musimy na przykład sami określać ścieżki, jakimi poruszać się będą handlarze dostarczający towary ze straganów, co pozwala bardzo sensownie kontrolować sposób, w jaki są one rozprowadzane wśród ludzi. Odległość kopalni i fabryk od punktu sprzedaży przestaje być problemem, bo karawany mogą przenosić towary na dowolne dystanse, a pracownicy nie muszą już mieszkać zaraz obok swoich miejsc zatrudnienia, bo liczba mieszkańców jest zasobem globalnym. Te i inne elementy czynią Nabuchodonozora grą przyjemną w ogrywaniu i pozbawioną niektórych frustracji jego poprzedników. Jest tu naprawdę sporo fajnych elementów, jak na przykład to, że w kampanii wybierać możemy między startem na pustej mapie, bądź planszą z gotową osadą, co skraca każdorazowe odbudowywanie miasta od zera. Albo możliwość budowania nie tylko predefiniowanych olbrzymich monumentów, ale też projektowanie własnych. Czy zintegrowany edytor map. W teorii więc brzmi idealnie, prawda? Spełnienie marzeń każdego fana podgatunku budowlanek historycznych. Niestety, kurczę, nie, bo mimo wszystkich tych fajnych, dobrze zazębiających się elementów, w grze brakuje sporo, nawet nie do ideału, ale do tytułu, do którego fajnie będzie się wracało po pierwszym przejściu. Moja krytyka sprowadza się na tym etapie głównie do dwóch grup problemów, z których część może zostać naprawiona w nadchodzących aktualizacjach czy modami, a inne są raczej fundamentalnym problemem z filozofią tej konkretnej produkcji. Po pierwsze, poziom trudności zabawy jest zdecydowanie zbyt niski. W grach typu Faraon czy Settlers najbardziej lubię budować, dla mnie aspekty militarystyczne są nudne i najmniej przyjemne, ale nawet ja muszę przyznać, że gra jest po prostu za łatwa. Budynki nie niszczeją, nie ma pożarów, przestępczości, chorób czy żadnych innych czynników, które mogłyby w jakiś sposób wpłynąć na wydajność naszych konstrukcji. Raz zbudowane i dobrze zaplanowane, osiedle zawsze będzie działać idealnie, bo żadne nieprzewidziane wydarzenie nie wpłynie negatywnie na jego przepustowość. Plony są zawsze urodzajne, ryby zawsze biorą, a budynek nie zapadnie się dlatego, że nie wezwaliśmy do niego architekta. W grze nie ma też wojska, więc nie zaatakują nas dzikie zwierzęta. Ani wrogie armie. Nie ma też bóstw, które mogłyby nam błogosławić czy zsyłać jakieś kary za zaniedbywanie ich potrzeb. Nic, co w jakikolwiek sposób nadawałoby grze dynamizmu i choć minimalnej nieprzewidywalności.
Miasto w Nabuchodonozorze to mechanizm, który się nie psuje. Domy nigdy nie pustoszeją. Mogą co najwyżej degradować bez otrzymanych zasobów, więc można zaspamować mapkę chałupami najniższego poziomu i nigdy nie zabraknie nam taniej siły roboczej. Handel, do którego zmusza nas gra, bo nie wszystkie surowce można wyprodukować, również nie pozwala na dokładną kontrolę tego, w jakich ilościach sprzedajemy towar, a i zakupy budynków są mocno powiązane z walutą, którą zdobywa się głównie eksportując nadwyżki surowców. Drugim problemem gry, który poniekąd wywodzi się z tego pierwszego, jest to, że sumą wszystkich tych niedociągnięć bywa wiejąca momentami nuda. Na mieszkańców nie da się klikać, żeby zobaczyć, co robią, co im się podoba, czy posłuchać ich śmiesznych tekstów, a i kampania nie ma na siebie absolutnie żadnego pomysłu. Po kilku misjach o identycznym celu zgromadź populację X, prestiż Y i Z domów odpowiedniej jakości, robienie w kółko dokładnie tego samego, ale na większą skalę, zaczęło być z lekka żmudne. Co gorsza, na ten moment ze świecą szukać jakiejkolwiek zawartości dodatkowej. Gra ma co prawda menu scenariuszy, ale to jest kompletnie puste, choć autorzy zapowiedzieli, że w nadchodzącej łatce pojawi się kilka map wraz z piaskownicą, gdzie można będzie bez limitów budować sobie, co nam się żywnie podoba. Ratunkiem może być rozbudowane wsparcie dla modów, zakładając, że komuś będzie się je chciało tworzyć, i nawet wtedy mam wrażenie, że trzeba by się mocno napocić, żeby Nabuchodonozor stał się mniej żmudnym samograjem, a bardziej interesującą alternatywą dla klasycznych strategii Impressions Games. Na ten moment polecam chyba tylko bardziej zapalonym miłośnikom tego typu gier. A szkoda, naprawdę szkoda.